kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 22. Syn wdowy z Najm. Drogie dzieci, pewnego razu Pan Jezus zbliżał się do miasta Najm, a apostołowie i wielu innych ludzi było razem z Nim. Zaraz przy bramie miasta zauważyli oni jakąś grupę ludzi, którzy wychodzili z Niego. Byli oni bardzo smutni, ponieważ szli na cmentarz. Nieśli trumnę, której leżał zmarły syn pewnej ubogiej wdowy z tego miasta. Mama szła tuż za trumną z ciałem swego syna. Bardzo płakała. Została teraz zupełnie sama, ponieważ wcześniej umarł jej mąż. To właśnie oznacza, że była wdową, a nie miała więcej dzieci. Kiedy Pan Jezus ją zobaczył, ulitował się nad nią. Zbliżył się do niej, mówiąc łagodnie: nie płacz. Kobieta popatrzyła na Pana Jezusa i zobaczyła w Jego twarzy wielkie współczucie i dobroć. Pan Jezus podszedł do ciała chłopca. Wszyscy patrzyli na Niego, aby zobaczyć, co zrobi. Nikt już nie płakał, a Pan Jezus dotknął ciała chłopca i powiedział: młodzieńcze, powiadam Tobie, wstań. Ludzie zapewne myśleli: ależ co on mówi? Przecież ten młody człowiek nie może już ani słyszeć, ani widzieć, ani dotykać, ani czuć. On już umarł. Umarły nie może już się podnieść. Nie może już chodzić, jeść, poruszać się. Nie może rozumieć, co on do niego mówi. Czy Pan Jezus naprawdę nie wie, że ten chłopiec już umarł? Ale wy już wiecie, co się stało. Kiedy tylko Pan Jezus wypowiedział do chłopca tamte słowa, on, który już nie żył, wyprostował się i zaczął mówić. Pan Jezus przywrócił mu życie, a biedna mama odzyskała swego syna dzięki Panu Jezusowi. Ludzie, którzy to widzieli, byli bardzo szczęśliwi i wszyscy dziękowali Panu Bogu, mówiąc: jak bardzo potężny jest Pan Jezus. Pan Bóg jest razem z nami. Jakiż to wielki cud. On pokazuje nam, że Pan Jezus jest Bogiem, ponieważ tylko Pan Bóg może przywrócić życie zmarłemu. Pan Bóg może uczynić wszystko. Czy przypominacie sobie świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus? Jej tatuś, Pan Martin, bardzo lubił nazywać ją Małą Królewną, a ona nazywała go swym królem. Była tak bardzo szczęśliwa, kiedy pozwalał jej iść ze sobą łowić ryby. Czasami ona także próbowała je łapać na swą małą wędkę, ale najczęściej jednak siedziała po prostu na trawie i rozmawiała z Panem Bogiem, będąc nieustannie pod okiem swego taty. Tereska bardzo lubiła rozmawiać z Panem Bogiem podczas całego dnia. Wiedziała, że Pan Bóg jest wszędzie i że może do Niego mówić w każdym czasie. Czasem przerywała nawet zabawę, zatrzymywała się na chwilę, aby powiedzieć modlitwę, której nauczyła ją jej mama. Mój Boże, oddaję Ci moje serce. Tereska bardzo lubiła chodzić na spacery razem ze swoim tatą. Lubiła zioła, kwiaty, drzewa, wszystkie piękne rzeczy, które stworzył Pan Bóg. To wszystko pozwalało jej myśleć o Panu Bogu. Tereska bardzo lubiła zbierać wszelkiego rodzaju nasiona, liście, korę drzew. Mieszała to wszystko w filiżance i dawała ją swemu tacie. On śmiał się i udawał, że pije to, co otrzymał. Następnie dziękując, oddawał filiżankę swej małej królowej. Widzicie teraz, że mała Tereska bardzo lubiła się bawić, tak jak wy. Kiedy Tereska była jeszcze małą dziewczynką, zdecydowała, że chce stać się świętą. Wiedziała, że aby stać się świętą, musi zawsze mówić tak Panu Bogu i zwracać uwagę na to, aby nigdy nie sprawić Mu przykrości. Chcę sprawiać Panu Bogu przyjemność, chcę nieustannie pokazywać Panu Bogu,
że go kocham, powtarzała Tereska. Musicie jednak wiedzieć, że Tereska nie była tak doskonała, że nigdy nie popełniała żadnych błędów. Ona bardzo chciała tego, co mówiła. Chciała kochać Pana Boga najbardziej, jak to możliwe. Ale czasami to było trudne, ponieważ zdarzało się, że nie była grzeczna, ale nigdy się nie zniechęcała i zawsze starała się poprawić swoje zachowanie. Pewnego razu podczas spaceru Teresa zebrała wielki bukiet kwiatów i zaniosła go do domu. Jej babcia, widząc tak piękny bukiet, poprosiła ją, żeby ofiarowała jej ten bukiet. Babcia chciała te piękne kwiaty zanieść do kościoła. Jednak Teresie bardzo podobał się jej bukiet i nie chciała go nikomu oddawać. Wówczas przypomniała sobie, że chce zostać świętą, że chce sprawiać radość Panu Jezusowi. Otarła lecące jej ze wzruszenia łzy i z uśmiechem ofiarowała wszystkie kwiaty swojej babci. Jak bardzo Teresa była później szczęśliwa, widząc swój piękny bukiet stojący na ołtarzu w kościele. Pytania do katechezy 22. Jak nazywa się miasto, do którego przybył Pan Jezus wraz ze swoimi apostołami? Kogo Pan Jezus zobaczył wychodzącego z miasta? Co robiła biedna mama? Czy Pan Jezus zlitował się nad nią? Co Pan Jezus jej powiedział? Co Pan Jezus uczynił później? Co powiedział do zmarłego chłopca? Czy kiedy ktoś umrze, może cokolwiek słyszeć? Co się stało dalej? Co powiedzieli ludzie, kiedy zobaczyli, że chłopiec ożył? Jak nazywał świętą Tereskę jej ojciec? Kiedy Tereska rozmawiała z Panem Bogiem? Co ona mu mówiła? Czy Tereska chciała stać się świętą? Czy i ona czasem popełniała błędy? Czy pomimo tego nigdy nie zaprzestała swoich wysiłków? Co się stało, kiedy babcia Tereski zobaczyła jej piękny bukiet kwiatów? Czy Tereska chciała jej go oddać? Co jednak zrobiła? Dlaczego? Doskonale. Świetnie. Zadanie. Spójrz na obrazki i spróbuj rozpoznać cuda Pana Jezusa. Pan Jezus pokazał przez swe cuda, że On naprawdę jest Bogiem.